Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elden Ring. Na start zawalczymy sobie ponownie, już po raz trzeci, z tą Anastazją, obcinaczką palców. Muszę gdzieś tutaj dalej odejść, żeby się to striggerowało. No właśnie. I dobra, jakoś moja tarcza nie ma niestety specjala na odbicie, no to wypróbujemy sobie teraz styl walki po prostu na blokowanie. Okej, rozumiem, to był ten atak po bloku. Oj! Widać, no trochę mi nie służy, niestety. Ale krwawienie jak najbardziej na plusie. Wait, czy ja mam? O Jezu! Co? Czy ja mam fatrolę? Czy ja mam fatrolę? Halo! A propos, wiecie czego mi brakuje? Faktu, że ta katana nie miała w domyśle tego, co ma uci... nie uci gra, co ma nodachi, czyli takie... Wiecie, macie też to... Macie, no nie teraz, no macie to schowanie ostrza, nie? Ale macie to takie... możliwość tego blokowania po prostu na właśnie uderzenie ostrzem, na lekkim ciosie. No, niestety tutaj tego nie ma. Dobra, moment. Czemu ja mam fatrolę? Halo. Uno momento. A, przez te rękawice pewnie. Kurde, to co by tu ściągnąć? Co by tu ściągnąć? Dobra, pewnie ściągnę i wystarcza. Fajne szybkie rolki. Powinno wystarczyć. Dobra, pytanie, czy ja mogę wezwać strugę? Taką? No dobra, się pewnie po prostu jak jest... Tak, jak jest chyba miejsce, gdzie jest walka z kimś, no to automatycznie schodzimy. Dobra, okej. Okay. Dobra, chyba jednak przy katanie nie opłaca się mieć, nie używać tego silnego ciosu, więc spróbujmy ją zrobić silnym ciosem. Okej. Okay. Yeah. Fuck. Ale okej, okay, trzy ciosy, kurde, i ona ma stakowane... No, jak nastakowane krwawienie. Ładnie. No i pięknie. Fajnie to poszło. Wygrywasz tak, jak sądziłem wcześniej. Niestety, ale dziabnięcie kogoś tym popiołem właśnie dealuje mi damage, a to trochę boli. Trudno się mówi. Zobaczmy teraz ten talizman, który od niej dostałem. Gdzie to jest? Tutaj już jest w talizmanach. Jezu, czego tutaj szukam? Tutaj pochodnie. Wróć. To... Nie, czekaj, nie, cofnąłem. Cofnij mi chyba za daleko polecie. Nie. O, właśnie tutaj. Amulet świętego skorpiona wzmacnia święte ataki, zmniejsza negację obrażeń. No nie ma świętych ataków, niestety. Talizman noszony przez zabójców atakujących z ukrycia. Znajduje się na nim wizerunek skorpiona tuż po zrzuceniu egzoszkieletu, trzymającego w szczypcach serce emanujące błogosławionym blaskiem. Wzmacnia święte ataki, lecz... A nie, lecz zmniejsza negację obrażeń. Dobra, czyli więcej bije, ale też bardziej obrywa. Dobra, i w sumie moje pytanie... Czy ja w sumie. Ja użyłem tego popiołu wojny, nie? Ale czy ja go zużyłem? Tak. Tak inoros? Tak na amen? Ja już go nie mam? Bo tutaj widzę. Nie ma tego popiołu wojny teraz. Tylko właśnie nie wiem, czy to przez to, że mam to nałożone na broń, czy nie. Mam kurde nadzieję, że to da się nakładać wielokrotnie. Bo trochę lipak mi się nie dało. Koniku masz. Wiedz sobie. Żyćka nie musiałeś odzyskiwać, no ale nie karmiłem cię dawno, więc chyba dałoby to zrobić. Come on. To jest to, o czym mówię, nie? No, jak bliskie muszę podejść, kurde, żeby dziabnęło mi tego wroga. Wioska w wodach przyzwania. O, proszę! Ej, o tym nie gadał Dee w poprzednim odcinku?
takim? Marynarz kościej! Okej. Okay. Widzę, że ona się będzie tak tepać chyba. Oj, do tyłu, do tyłu. Troszkę zabolało. O! Mamy ją? A, okej. Okay. Zrobimy push break, ale nie wykorzystałem tego. Zajebiście. Ukimy sobie flachę niesamowitego eliksiru. Okej. Okay. Good to know, że ona miny będzie postawić. Ona ich wskrzesza jeszcze! Dobra, no to nie, to trzeba zabić tego marynarza. Czy marynarkę? W sumie marynarz, ale to jest jakby ona. No ja nawet za nikogo nie dostaję. Tak. Ci szlak stał. Kurde, nie wiem czy jakbym miał teraz jakieś święte obrażenia, to czy bym ich nie... wtedy nie mógł załatwić. Tak czy... tak to działało, kurde, w trójce. Do tyłu. To było w trójce właśnie. Się mógł skrzyżyć, a mogłem mu wtedy działać właśnie wtedy coś ze świętością i mogę go wtedy powstrzymać przed tym. Się coś przesunęła czy gdzie? Statucie. Dobra walka i kurde, jeszcze specjalnie to się wycofałem, żeby się podlecić i musiałem dostać kosę w plery. Ja pierdolę. Come on, jak ja tego nie cierpię. Super, jeszcze kurwa popierdoliłem. Tak prosta rzecz, tak to zjebać, no to chyba tylko ja tak potrafię. 5 rzut za taką zwierzę. Gdzie ja zabiłem tego po to, żeby cienkie kości bestii z nich sobie drobić. Proszę, mamy te ważki całe. Co to tak lata mi idiota, skoro starczy po prostu strzelić? Teraz to, nie mam tego więcej, a szkoda, żeby zajmowało miejsce. Co mi tak przycięło, kurde, teraz. Dobra, szarża. Zajebiście, nie dość, że chuja zrobiłem też wszystkie. Będą odzyskane. Czy coś zaś tam przeniosło?
Zajebiście. Dobrze widzieć, że ona ma też friendly fire tą osobą. Dosłownie, bo ona czymkolwiek atakuje, no takim większym wydami, to na niej, przy dopasie tego jest. Zajebiście. Zdechło. Tego oczywiście przerwać nie mogę, więc po prostu muszę się spójrzeć na boś. Zajebiście. Aha. Na złość akurat teraz tutaj. Zabiła przynajmniej gościa, który było obok teraz, więc to jest dobrego. Czemu ja pierwsze z tego jej nie walę, a po drugie to nie mam silnych ciosów? Jeszcze, jeszcze! Ta padła, no i reszta też. Przyzywanie duchów. Mając dzwonek przyzywania duchów, możesz użyć prochów, aby wezwać przeróżne duchy. Przywoływanie zwykle zużywa punktu skupienia. A, czyli może być coś, co mi na przykład życie będzie mi ssało. Okej, good to know. Naraz możesz wezwać tylko jeden rodzaj duchów. Nie możesz wyzywać duchów w koopie, okej. Morowe korzenie i prochy szkieletnika. Okej. Okay. Dzielę sobie tą flachę. Myślę, że najlepsze się wydaje. No ten buff niestety na energię trochę zmarnowałem, no ale może jest trudno. Podejrzewam, żeby po prostu zniknęło. Ja pierdolę, jak na złość to jest jeszcze miejsce łaski. Dobra, możemy w sumie od razu odpocząć. Zobaczmy teraz, gdzie się znajdujemy na mapie. W tym miejscu. Dobra. Zobaczmy w takim razie, czy... Dobra, nie. Moment. Najpierw odpoczynek. Do zmroku. Teraz przenieśmy się do kościoła Elecha. Bo właśnie, czy teraz w końcu się striggeruje to, co bym chciał? Różowa brama. Stolica. Kościół Elecha. Zobaczmy, czy teraz się striggeruje w końcu to, co właśnie bym chciał, żeby się striggerował. This way, tarnished. Yeah. A no, dobry, dobry. Właśnie widziałem gdzieś taką osobistość, że tutaj sobie właśnie siedziała i mogłem z nią pogadać, tylko właśnie nie wiedziałem finalnie, kiedy to nastąpi. I się okazało, że chyba krótko po tym, jak dochodzimy właśnie do... Po prostu jak odblokujemy sobie twierdzę, w której dostało, to dopiero wtedy możemy właśnie zagadać z tą postacią. A pleasure to meet thee, tarnished. I am the witch Rena. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. As I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. Dzwonek przyzwania duchu i prochy samotnego wilka. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine. To do with as thou wishest. Forgive mine intrusion, tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between.
How long will it be, I wonder, before the tarnish tire of obeisance to the two fingers? Jezu, zajebiste są takie animacje, jak to się teleportuje, nie? Zajebiste są. Ja się pytam, czemu ja tak nie potrafię? Czemu na przykład nie ma takiej animacji właśnie na teleportowanie się między tymi miejscami łaski? Wait. Weren't you? Well, you're back. Coś nowego do poruszenia. Wycie w SMG. The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Pstryknięcie palcami, serio? Ma se pstryknąć na wilka po prostu. Okej, dobra, on tu ma ewentualnie ten zestaw kolczy właśnie, ale nie wiem, czy ja chcę to brać. Ogólnie przez to, że to jest cięższe od tego, co mam na sobie, a to już samo to, co ja teraz mam na sobie, mi trochę przeszkadza. Przez to, jak mam mało wytrzymałość zainwestowane. 6000, to wypadałoby kupić. Wypadałoby sobie właśnie parę tych ogarnąć, parę punktów. Dobra. Zmienimy sobie to na to pstryknięcie właśnie. Zobaczymy. O! A to, co to za tarcza jest, kurde? A właśnie ma chyba maskę złotej maski. Wyglądała podobnie przynajmniej, jeśli chodzi o tego. Jeśli chodzi o właśnie wygląd. To widziałem ze złotej maski w intrze. Rozwój. Ile mogę wydać punktów? 2. To niech będzie jeden witalność, jeden wytrzymałość. Okej. Okay. Wytestujmy teraz może te prochy. Plus też zobaczmy w ogóle, o co z nimi chodzi. Wyposażenie tutaj. Mamy prochy. Prochy szkieletnika. Przyzywa 2 duchy szkieletników. 44 punkty skupienia. A wilk za 55, czyli... No, póki nie rozwinę chociaż raz umysłu, no to nie będę mógł niczego użyć 2 razy. 3 duchy wilków. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Użyj, aby przyznać 3 duchy samotnych wilków. Duchy wilków wygnanych z ich watachy później spotkały bezimiennego zmatowieńca i zostałyby towarzyszyć mu w polowaniach. Duchy wilków górują nad wrogami swoją zwinnością, wspierając przebywającego w walce. A szkieletniki? Żyjące pośmiertnie duchy szkieletników, które będą powstawać, dopóki nie zostaną należycie zgładzone. Oto groteskowy los tych, którzy zetkną się z morowymi korzeniami. Ej, to nie wyglądają naprawdę nieźle. Ale nie, czekaj. To dajmy sobie to do sakwy może. Tutaj na przypis. W sumie właśnie, należycie zgładzone, czyli pewnie chodzi o zabicie ich przez święte obrażenia. A przez to, że pewnie niewielu bossów będzie mogło to nakładać, to się może mogło się naprawdę przydać. Zwłaszcza, że w sumie z tego, co się orientuje, no to tacy przyzwańcy to bardziej służą temu, żeby odwrócić uwagę bossa, a nie faktycznie pomóc nam zabić tego przeciwnika. Dobra, wiem, nomen omen wychodzi to samo, nie? No ale no nie do końca jednak. Dobra, tu muszę się kierować w tamtą stronę. To na pół jazda. A ten jeszcze chciałem zobaczyć. Ten dzwonek będzie pewnie w kluczowych przedmiotach, co nie? Nie? Czy po prostu już przeskoczyłem te. Tak, przeskoczyłem. Dobra, tu go mam. A i te morowe korzenie jeszcze. Dzwonek przyzwania duchów. Dzwonek, który przyzywa duchy dzięki różnym prochom. Jego użycie zwykle wymaga punktów skupienia. Duchy można przyzywać tylko w pobliżu pomnika odrodzenia. Gdy przyzwanie jest możliwe, ikonka pomnika jest widoczna po lewej stronie ekranu. Naraz możesz wezwać tylko jeden rodzaj duchów, nie możesz wezwać duchów w grze wieloosobowej. Morowe korzenie. Źródło budzące tych, którzy żyją w śmierci. Bestialski duchowny z Sanktuarium Bestii na Dalekim Wschodzie zbiera i pożera te korzenie. W nocy złowieszczego spisku skradziony run śmierci umożliwił zabicie pierwszego półboga.
później rozniósł się po całych ziemiach pomiędzy dzięki korzeniom wielkiego drzewa, wyrastając w postaci morowych korzeni. Okej, ciekawe. Dobra, no to cóż, powoli w kierunku zamku. Widać jakieś nowe mi... Wydaje mi się, że coś słyszałem, ale jednak tylko mi się wydawało. Ciekawe, czy znowu przyjdzie mi się zmierzyć z nocną kawalerią. Tutaj ci wstają z grobów, no ale... Potykać się z nimi nie chcę. Więc... Lecimy dalej. No, plus w sumie, z tego co jest nam powiedziane, no to ja nie mogę ich nawet teraz zabić. Dopóki właśnie nie będę miał chyba czegoś, co zdaje święte obrażenie. No, odrzucił mnie tylko na szczęście, nic więcej. No i kurde, tak to ja się mogę bawić. Kolejne miejsce łaski, to lubię. No pierdziele, ja miałem taki kurde problem z tymi gościami. Teraz lekko tylko podbiłem obrażenia i... nabijanie krwotoków, ja kurde trzema ciosami gościowi zarąbałem chyba ćwierć jego życia. Dobra, tutaj mogę zeskoczyć na... W sumie? Nie, dobra nie. Bo nie, było powiedziane, że tylko jak na strudze zeskoczę, no to nic mi się nie stanie. Jak już zeskoczę sam, no to... Raczej taki skok... Taki skok przypłacę życie? Uff. Dobra, zaliczy. A dobra, co ta śmierdzica. Zaliczył mi na szczęście jeszcze upadek ten wir. Dawaj, nabijamy. Wpadłem w kunia! No ale potrzebuję twojego mięska. Kolejna taka ośmiornica, widzę. Ja myślę, że możemy się nią zająć, spokojnie. Gdzie nasz łeb? Wow! Kurwa, nie wierzę. Ja wiedziałem, że się urodziłem debilem, no ale bez przesady. Jeszcze 4 minuty na liczniku. Okay. Sanktuarium. Na kunia. Jak to mnie jeszcze sięgło? O, ta żarła ważnie się podleczyła. Ciekawe. Okej, dobrze wiedzieć, że... świat faktycznie jest otwarty. Co się tam dzieje? Jest ta ważka? Czyła gdzieś, dobra. Jakby się na nią kurde łuk sprawdził. Muszę zobaczyć. Średnio. Postrzelmy się za chwilę do niego skończyć.
ataka mi daje całą jedną flachę, więc jakbym tą teraz pokonał bez zgonu, to byłoby zajebiście. Czy bez zgonu też, ale bez użycia flaszki to by było zajebiście. Bueno! Zobaczmy, czego tutaj pilnowały. Albo po prostu, co tutaj jest. Najpierw musiał tego pilnować. No, to jak zaskoczę, to na pewno zginę, więc nie będę próbował tam schodzić. Tak, z tej strony nie ma nic ciekawego. Zobaczmy, co jest z drugiej. O, czekaj. Gotcha. I cegła wielkie ważki. Dobra, mam jakieś strzały na wymianę. Mam krwawe i ogniste. A mogę jakieś z kości zrobić? Mogę, drugie. Okay, z lotką czy zwykła? W sumie jedną i drugą mogę zrobić, tylko jedną sztukę. Z lotką. Kurde, to jest ten ból, nie? Kiedy mam sporo. Runy bardzo powinien muszę wydawać na levelowanie niż na kupowanie strzał. To co mnie na opartego, gdybym sporo polował, no to nawet nie musiał w ogóle pewnie tych strzał kupować. Dobra, tam sobie ominę. Tu dalej. No, kolejna ośmiornica na mapie. Idziemy dalej, coraz dalej tutaj i skończymy w tym miejscu, widzę. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam się kryje. Bo i tak miałem w sumie w planach się tam udać. Dobra, chyba jednak w tym odcinku jeszcze do zamku nie zabitamy. Tutaj kolejne wilki. No ale dobra, wilki są puszcza akurat. Jakieś zasieki. Proszę! Nie prześcigniesz. O, zrzucasz jakąś kolotomię. Chyba na niego mierzy, bo nas to było. Nie. Niestety twoje ciało nie oprze się mocy krwotoku. Dobra, cię zapanowali. Książki z przypisaniem płatnerza? Powiedzmy, że tomu pierwszego. Zobaczmy, co mi to odblokowało. Oczywiście mi tutaj tylko dalej, tu. Płatnerz, smar ogniowy ze sznurkiem i ognioodporna suszona wątroba. Okej. Okay. Co mi daje tutaj? Garnek trutki, trutki ze szczurem, zatrutna strzałka z kości. Okay, gość mnie chyba widzi już, tak, tak patrzę. Tak, już mnie widzi. Siekło potężnie. Aż trzy. Jak on mnie nie zauważył, albo czy zauważył, to jedno. Jak on mnie nie usłyszał w ogóle. No to tam się trzyga, ja cię tutaj ładnie posiekam. No i pyk, odzyskana flaszka. Pięknie. O, od razu. Dobra, w tym kierunku do tego. Oho, posążek Mariki bardzo. A nie, to jest na posążek przywołania chyba. No, bo teraz mi zniknęła opcja. Okej. Dobra. Nie, skakuję z tego. Ja pierdolę, czemu ja jestem kurwa idiotą czasami?
Unik w bok, podleczyć się, grzmotnąć? Nie. Po co? Skoro mogę się wyłożyć jak skończony debil. Dobra, na koń w takim razie. Tego już sobie typa odpuszczę. Op. Okej, dobra. Czyli notka dla siebie. Jeśli taki wir się dookoła strugi pojawia, to znaczy, że jestem wtedy... Znaczy, że wtedy jestem... Znaczy, nie dostanę damage'a od upadku. Ale właśnie gwoli muszę sobie zapamiętania. Tylko i wyłącznie, kiedy będę siedział na koniu, a nie kiedy sam tak zeskoczę. Też jak dla mnie to jest troszeczkę jednak niekonsekwentne. Trochę dziwne, że kurde koń zużywa moją wytrzymałość, żeby dalej piec, no ale okej. Oczywiście. Poruny i jazda dalej. Okej, czemu nagle pierun walnął z nieba? Kajdańska zbroja jeszcze. No i ładnie, odzyskałem od razu flaszkę. Lubię. O, i okej. Proszę bardzo. Cofnąłem się tutaj. Dobra. No to teraz, tak jak mówiłem, idziemy właśnie do tego. Idziemy do... No, to jeziorko. Chociaż mam wątpliwości, czy powinienem to robić. Jak stąd zeskoczę, no... To nie wiem, czy damage dostanę. Dobra, coś tam dostałem, no ale zniwelowałem obrażenia i to jest najważniejsze. Dobra, zyskam. O, okej, tak to spalić okiem. Możesz ty! To przeżył. Niestety. Flaszkę. Zabieraj to i zapierdalam. Dobra, potrzebuję świętości, żeby ich zabić, ale niestety takich podażeń nie jestem w stanie zadać. Smarowniowy. I żyw. Okay, ci oczywiście będą zeskakiwali, no bo hej, dlaczego by nie? Droga. Pewnie jeszcze mi na plecy wyjdzie. Nic sobie nie zostawił. Rundy, ale to jest coś do zabicia tak po prostu. No dajcie mi spokój, czy nie? Halo, Lishing! Zacznij działać! Proszę! O, dobra. Daj sobie już spokój, widzę. No co, mamy wielki obszar na... To jest krab. Większy, wielki obszar na jeziorku i co? Nic tu się tam nie dzieje? O! Ciekawe. Odpływają ludzie. Ty, a coś trującego? Nie, ale jestem kurde ciekaw jednej akcji. O, mogę antytrutkę zrobić. Ile? 3 aż. Dobra, a do trującego co potrzebuję? Trujący kwiat, okej, okay, dobra. Teraz 3. Teraz 1 akurat. Tak, wyposażenie i tutaj poproszę te właśnie trujące strzałki.
Zobaczmy, czy to zadziała. O kurde, proszę, proszę, jaka reakcja łańcuchowa. Jak pięknie. Jak tam życie? Na full, więc nie ma co pić. Ale jak pięknie, jak pięknie. Dobra, dobra. Czyli to akurat było dobre do wytestowania. Byłem się ciekaw, czy można jakby przeładować trucizną i... Jak widać, da się. O, i czegoś pilnowały. Żyjącego kwiatu i żelastego liścia. Okej. Okay. O, a nie, czekaj, jeszcze coś? Kupujący kwiat. Dobra. Sporo tych kwiatów, kurde, jak na jedno, jak nie na jednego trupa. Muszę być szczery. No, spodziewam się jakiejś walki, kurde, z, nie wiem, silkiem powiedzmy, no, albo minibossem, no, tutaj... Nic z tych rzeczy. Chyba, że tego kraba za takiego minibossa możemy użyć. Chyba nie. O, dzięki Camero, naprawdę. Pluje po prostu, nic więcej. No i ładnie. Chyba akurat mu nabiłem krypota, który leciał w tym damage. Ok, dyskałem flaszki. To mi się podoba akurat. Jaja krawa zgarnąłem. No chodź tu, chodź tu. Nie? Okej, czyli zasysa powietrze i wywala powiedzmy zarodniki z trucizną. Okej, no w sumie co chciałem to już tu zgarnąłem, tak mi się wydaje, więc możemy to chyba olać. No, dobra, zobaczmy jeszcze może te ruiny. Czyli, no, nie wiem, no jeszcze jakieś miejsce łaski tu może kryje? Ruiny smoczego pogorzeliska, proszę, proszę. Flame of a o nie, nie, czemu? Nie, nie lubię krzywdzić takich dogo. Mam taki ładny dogo. Niestety. Zostałem zmuszony przez grę. O ty, tu jest w ogóle, tu jest ta. Zejście! Odbij tę flachę! Jakiś jaką krupa w ogóle jeszcze liczy? Flaszkę tak na razie w łuk. Chyba nie bardzo, bo flachy nie odzyskałem niestety. Szkoda. Mam zaś te nietoperze, czy cokolwiek to jest. Złoty run level drugi. Miejsca łaski nie ma, no ale jeśli to jest walka z minibossem, no to nie spodziewam się go tu zastać. No, chyba że po walce. Okej, jednak nie, ale są szczury. Żegnam oziębę. Czekaj, widzę ci się jak grupka też liczyli, więc policzyło. Jedno flach odnowiło, no ale. Steel. Czas na czujność? Uważaj, portal? Jak to portal?
więzienie w pułapce transportowej, okej. Okay. I gdzie mnie to wyrzuci? Kryształowe tunele Celi. Okej. Okay. Mamy tutaj skrzynię ze skarbem. Grawigłaz i odłamek grawigłazu. Okej. Okay. Nie bardzo. Kwitunek. Zobaczmy. Grawigłaz. Zużywa punkt skupienia, by wywołać falę grawitacyjną. Grawitacyjną falę uderzenia w kształcie wachlarza. Odłamek skalny znaleziony w pobliżu meteorytu. Przepełnia go szczególnie ciężka energia magiczna. Poszukujący tych odłamków desperaci obłują się mianem wołających do gwiazd. I odłamek grawigłazu. Odłamek skalny znaleziony w pobliżu meteorytu. Przepełnia go ciężka energia magiczna. Zużyj skupienie i rzuć we wroga, aby przywołać czarną dziurę. Okej, okay, ale wait, czy to jest one shot? What the f... Co tu jest? Dobra. No, konia nie przyzwę. Jakby to powiedział śmierć, to nie jest miejsce dla mnie. Pięty kryształ. Zajść? Ważka. Okej, okay, na niego się chyba jakiś ciężki oręż przy... Dał. A ten mnie tak załatwił. Skosił. Leciutko mnie skosił. Co jest? Nie chuj. Co to jest za ciurstwo tak właściwie? Nie wiem jak to nazwać. Dobra, gdzie mnie wywali? Przy miejscu łaski? Czy gdzieś tutaj? Okej, okay, dobra, tutaj na starcie. Tyle dobrego, że jest tutaj checkpoint. Pomimo, iż nie ma tu miejsca łaski. Już ty kurwa gnoju! Chodź tu! Chodź tu! Co? Nie! Zaczęję teraz, kurde. PS-ów. Wciskałem X tylko. Tylko... O, jak miło. Nie, jego! Jego! Uuu, kamień kowalski na pierwszy poziom. Zajebiście. A to super! Fuch tu jeszcze! Dobra, moment. Potrzebuję herbatki. Na rozluźnienie. Dobra, nie wiem, mogę tu znaleźć jakieś miejsce łaski albo kurwa coś innego. Jolo. O, posążek Marigi, co? No tak. Okej, jest miejsce łaski. Proszę. Szybko je zlokalizowałem nawet. Bo czemu teraz, a nie 10 minut temu? 10? No, nawet nie wiem. Dobra, z 5 co najmniej. Smarz gnilizny. Pewnie nakłada truciznę. Strzelać. Pokrywa orcz wywołując szkarłatną zgniliznę. Okej, czyli to jest coś innego. Stwardniały smar będący mieszanką przegniłych materiałów sprzęt do stworzenia. Pokrywa orcz wywołując szkarłatną zgniliznę na krótko. Okej, a zgnilizna to taka toksyna z DS-ów 1? Chyba.
Gdzie kurwa? O! Okej, okay, dobra, to już wiem. No to nie, to... Bo... Dlaczego nie mogę stąd iść? Czemu nie mogę się teleportować? Co, bo jestem w trakcie walki? Bagno Eoni. Nazywa to lokacja. Zatrucie oręża. Pięknie. To co to jest? Popiół wojny, czy... Umiejętność. Chyba popiół wojny. Zobaczmy. A nie, to jest inkantacja! Sprawia, że oręż w prawej ręce daje wrażenie od trucizny. Inkantacja sług zgnilizny. Sprawia, że oręż w prawej ręce daje wrażenie od trucizny. Ci, którzy żyją wśród trucizn, doskonale znają zgniliznę. To śmierć rodząca życie, która przechodzi po każdego. Czyli cykl ponownych narodzin wprowadzony w życie. O boj. Dobra, mogę stąd wydupcać, proszę? Bo ja naprawdę nie powinienem się tu teraz znajdować. O, to akurat fajny rzuczek. Chodź tu. Daj mi flaszki. Flaszki napełnione. Dobra, jak stąd kuźwa wyjść? Ruiny ulicy Mędrców. Super. Miejsce łaski. No, set podróżnika. Butelka perfum. Zajebiście, bo chuj mi butelka perfum. Potrzeba jakiegoś miejsca wolnego od walki, żeby mógł stąd spieprzać. Dobra, test, jak stąd zejdę tu, się nabija chyba ta cała zgnilizna. Ale na skórę to chyba nie działa. W sumie miałoby sens, no bo on jest eterycznym wierzchowcem, więc krwi to on raczej nie ma. Zobaczmy, to na tym jeszcze trzeba się zgarnąć. Właśnie w taki sposób, żeby nie otrzymać zatrucia. Do ust przyłożył. Jeez. Dobra, teraz? Teraz też nie... No czemu nie mogę stąd wyjść? Nie jestem w trakcie walki. Wyjdę poza loch? Też nie mogę. W ogóle bagno... Aha, dlaczego... Czemu na konia nie wskoczyłem? Ciekawe jest to, że raz jestem poza walką, raz jestem w trakcie walki, nie? Ale mimo iż jestem poza walką, to nie mogę się teleportować. Dlaczego? Bo co, bo nie mam tylu odkrytych punktów łaski? Nie ma takiego bezpiecznego punktu? Takiego połączenia, powiedzmy, między punktami łaski, żebym mógł się szybko zabrać? Bo jeśli o to chodzi, no to ktoś srogo przegiął pałę.
godzina materiału, ja nie mam co sobą, ja nie wiem, jak muszę spieprzać te pędy. O, ajoński motyl, proszę, czyli jakiś jeszcze inny. Poza zasobu. Zbieram runy i idę stąd. 3700, no to nie mała ilość. Tu jest punkt łaski, jeszcze jak na złość. Okej. Teraz co? Odpocznę i będę mógł. Zacznij w punkcie łaski. No i teraz mogę. Zajebiście. Dobra, no to wracamy w takim razie. Tutaj, na Most Świętych. No i co? Już myślę w kolejnym odcinku faktycznie zawitamy sobie właśnie do zamku, który się tutaj znajduje. Gdzieś tam właściwie. Na przód. Ale już mam tutaj stricte drogę właśnie do zamku. Tutaj możemy zahaczyć ewentualnie o tą czytającą z palców staruchę. No ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co w tym to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Elden Ring. Cześć!